Witam serdecznie, Maciej Wudzik, WG Kosakowo, Zatoka Puck. Po krótkiej przerwie, nieobecności, musiałem się troszeczkę zresetować i wyjechać na chwilę, no i powracam. Dalej teraz będziemy walczyć ze zdjęciami, teraz będę umawiał z Krzysiem Kłosem. Będziemy robić zdjęcia i zaraz go będę wystawiać na aukcję. Zobaczymy, jak to będzie z pocztą. Jak to będą te wysyłki, czy to będą, czy wysyłki, czy nie będą. Bo teraz też rozmawiałem z panią taką, która tam w tej poczcie jest tam troszeczkę na wyższych szczeblach, to mówią, że to jest spowodowane powodzią i spowodowane tym, że troską o zdrowie i życie gołębi. Czyli nie wiem, czy to typ nie chodzi o to, co nasza jedna z kochanych partii chce nam zablokować. Ale to mniejsza z tym, zobaczymy, jak to będzie. Na razie będziemy głębiej wystawiać. Koszt wysyłki praktycznie nie będzie wiadomy do momentu, gdy poczta nie ruszy. Jeżeli ruszy poczta, to będą normalne stawki pocztowe. Jeżeli nie, to ewentualnie odbiór osobisty lub będziemy później to jakoś starać się z tym uporać. Jak to wyjdzie, to zobaczymy w praniu. Czyli myślę, że w tym tygodniu zaczniemy robić zdjęcia. No jest gołębi ponad 320-330, tam gdzieś 330 będzie gołębi, czyli troszeczkę tego jest, ale no mówię, jakoś musimy z tym uporać. Ruszyły też zapisy na sezon 2025, jest tam troszeczkę zmiana w regulaminie, troszeczkę inne nagrody, liczone już tam od 920 czy 30 gołębi, plus jest 50 gołębi charytatywnych. Część jest charytatywnych na kolegów poszkodowanych przez powódź. Tam będą aukcje w internecie miejsc na WG, czyli no tak to będzie wyglądało. Czyli będziemy przyjmować 50 gołębi więcej charytatywnych. Czyli stan gołębnika będzie 980 gołębi. Też będę z Mateuszem Zwonkowskim teraz jeszcze też muszę Mateusza troszeczkę pościgać, pogadać, byśmy sobie dostawili jeden taki element jeszcze tam na końcu, bo to mówię, wszystko wychodzi w praniu. Czyli jeden tam jeszcze taki element na końcu gołębnika 3-metrowy. Mam taką koncepcję inną, czyli tam jeszcze będziemy postaramy się to przed następnym sezonem zrobić. Czyli tak jak mówiłem, zapraszam wszystkich chętnych do rywalizacji. Oczywiście też gratuluję tym, którzy zwyciężyli. No niestety wszyscy nie mogą zwyciężać, ale taki jest sport. Dużo hodowców, mówię, ich oczekiwania były może inne, ale to mówię, no trzeba się do tego przyzwyczaić i sobie taki z rachunek sumienia zrobić, dlaczego akurat tak wyszło, a czemu nie. Wiesz, na przykład widzimy drużyny, niektóre prawie są całe pełne po sezonie, niektórych jest dużo mniej, czyli każdy powinien się troszeczkę zastanowić. Może jakiś błąd popełnił, może coś trzeba w gołębniku zmienić, na pewno może jakoś inaczej wychować młode. No jest tych różnych zawirowań dużo wokół tego, co może być przyczyną, że na przykład część tych gołębi nie dała radę lecieć. Oczywiście wszystkie nie dadzą rady lecieć, bo mieliśmy takie krótkie podsumowanie. No te trzy ostatnie loty, mały finał, przy bardzo mocnym wietrze bocznym, przy wodzie nawet do 60 km na godzinę, pchającym na wodę, czyli był bardzo niebezpieczny lot. I tam też mieliśmy przypadki takie, że gołębie były zgłoszone naprawdę bardzo daleko od domu, bo przeszły przez wodę i zatrzymały się nawet na Litwie, czyli to jest gdzieś w granicach, mówię, 200 km ponad wodą. Musiały tam cisnąć. Lot finałowy, znowuż bardzo mocny wiatr spychający,
spychający w ląd, czyli też zrobił swoje. No mówię, tutaj te wiatry są troszeczkę inne niż sobie każdy wyobraża, bo tutaj no, są zdecydowanie mocne te wiatry. No i mały finał, znów bardzo mocny wiatr, ale niektóre gołębie potrafiły. Jest gołąb, który na małym finale i na ekstra finale siadł dwa razy pierwszy, czyli no mówię, no gołąb, który potrafi. Czyli no tak to już jest z tymi gołębiami. Żebyśmy to wiedzieli wszystko, co im w głowach, to byśmy byli bardzo, bardzo mądrzy. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam do uczestnictwa na następny sezon. Zapisy ruszyły. Będzie miło, jeżeli dużo ludzi będzie chętnych. Czyli myślę, że następny sezon powinien być też dobrym sezonem, bo uważam, że ten sezon był udany, dobry, mimo różnych zawirowań związanych z wysyłką na początku. Czyli jakoś daliśmy radę. W tym roku zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Jeżeli nie, no to też jakoś to na pewno się będzie w tym kierunku działało, żeby te gołębie jakoś tu dostarczyć na WG. Dobra, a teraz wezmę telefon, jeszcze się przejdę z gołąbkami, pokażę Wam gołąbki. No mówię, w tej chwili dosyć mocno pierzeją, ale będziemy robić im zdjęcia też od jutra. Zaczynamy tutaj skrobanko i czyszczenie szuflad. No tydzień mi nie było, nie chciałem tu Pawła tak mocno wykorzystywać no, do tego wszystkiego, ale teraz zaczniemy. Dał sobie radę z gołębiami, ale codziennie praktycznie go obserwowałem, codziennie tu z nim byłem w kontakcie. Niektórzy też go mobilizowali przez telefon. Jasiu Gala codziennie go tu praktycznie mobilizował do pracy, czyli to wyszło bardzo, bardzo fajnie. I tak jak tu mówiłem, tu bym chciał przedłużyć to o 3 co najmniej metry w tamtą stronę, tu zrobić drzwi 3 metry, też taki boks do łapania gołębi no i po prostu więcej miejsca będzie dla nich. No, myślę, że wyglądają fajnie, no teraz troszeczkę zaczęły pierzeć, ale to każdy wie, jeżeli to jest młody gołąb, to pierzeje, no i takie będziemy im robić zdjęcia. Dobra. Czyli tak to tu wygląda. Jeszcze raz zapraszam wszystkich do rywalizacji na 2025 rok. Nie załamywać się, zakasać, jak to się mówi, rękawy i do boju. Do boju. Przeanalizować niektóre sytuacje u siebie, jak to wyszło i jak to wyszło tu. Czyli myślę, że każdy wie, o czym mówię. O. Tak. Dobra. Do usłyszenia. Dobry lot.